Dziecko może chorować na nadciśnienie tętnicze, natomiast zakres, jakim obejmujemy pediatrię dzieci, to jest od urodzenia do 18 roku życia. Jest to bardzo długi zakres. Dziecko nie jest jednakowe w każdym etapie swojego życia i inne objawy, inne przyczyny nadciśnienia tętniczego będą w różnym zakresie wieku. W polskiej populacji około 2% dzieci, u 2% dzieci stwierdza się nadciśnienie tętnicze. Inne są przyczyny nadciśnienia tętniczego u dzieci młodszych, w wieku noworodkowym, niemowlęcym, a także inne w wieku wczesnoszkolnym czy młodzieńczym, u nastolatków. Najczęściej u dzieci w wieku od urodzenia do wieku szkolnego występuje wtórne nadciśnienie tętnicze. To znaczy, że u dziecka nadciśnienie tętnicze jest objawem, nie jest chorobą. U dzieci w wieku szkolnym, zwłaszcza u nastolatków, zaczyna przeważać postać pierwotna nadciśnienia tętniczego, to znaczy nie jest spowodowana innym schorzeniem. I w zależności od tego, czy jest to nadciśnienie pierwotne, czy wtórne, jest inne postępowanie, są inne objawy. I w przypadku dzieci, u których występuje wtórne nadciśnienie tętnicze, leczymy chorobę podstawową, nie zapominając o leczeniu nadciśnienia tętniczego. U dzieci z wtórnym nadciśnieniem tętniczym wartości ciśnienia tętniczego są wyższe niż u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Tak jak u dorosłych podobnie, u dzieci nadciśnienie tętnicze dzieli się na kilka stopni. Pierwszego oraz drugiego stopnia oraz tak zwane nadciśnienie złośliwe. U dzieci w przeciwieństwie do dorosłych nie występuje nadciśnienie trzeciego stopnia. Natomiast ten podział, klasyfikacja, w ogóle diagnostyka nadciśnienia tętniczego u dzieci jest bardziej skomplikowana niż u wieku dorosłym. Tak jak u człowieka dorosłego mierzy ciśnienie sobie nawet u cioci na imieninach i stwierdza, że jest powyżej 140/90, wysokie, u dziecka nie da się tak zrobić. Dlatego, że u dzieci operujemy siatkami centylowymi. W zależności, siatka centylowa będzie pokazywała nam, jest analizowana w zależności od płci, od wieku, od wzrostu i od masy ciała. Także rodzic, nawet jeśli zmierzy ciśnienie tętnicze u dziecka, nie jest w stanie się wypowiedzieć, czy to jest prawidłowe, czy nieprawidłowe. Dlatego też u dzieci nie można mierzyć ciśnienia tętniczego zwykłym aparatem do mierzenia ciśnienia, który jest używany u ludzi dorosłych. Jest to związane z innym obwodem ramienia niż u człowieka dorosłego. Jeśli jest zbyt wąski mankiet, jest zbyt wysokie ciśnienie, bo to są wyższe wartości ciśnienia. Jeśli jest za szerokie, to wartości ciśnienia są obniżone, czyli są nieprawidłowe. Dlatego ciśnienie tętnicze powinno być mierzone przynajmniej raz w roku na rutynowej wizycie u lekarza pediatry. I to właśnie pediatra stwierdza podwyższone wartości ciśnienia tętniczego i wysyła dalej dziecko do diagnostyki albo do poradni nadciśnienia tętniczego. Jeśli nie, to do poradni nefrologicznej.